Witamy serdecznie w IMA w Sport Ekstra w poświątecznym odcinku. Dzisiaj z nami Mirosław Bieniarz, kolarz. No właśnie, niekoniecznie szosowy, bardziej chyba na takim trudniejszym terenie pan się ściga. No tak, ja w swoim życiu, gdzie jeżdżę już na rowerze, startuję w wyścigach 20 lat, spróbowałem wszystkiego od kolarstwa torowego, ścigałem się na torze, ścigałem się na szosie, ścigałem się w maratonach, MTB, w cyklokrosie. I powiem tak, że na dzień dzisiejszy to moja ulubiona dyscyplina letnia to jest na pewno rower górski, jazda w wyścigach MTB, a zimową porą w cyklokrosie się ścigamy, czyli tak naprawdę przez cały rok w październiku nam się zaczynają starty w cyklokrosie, kończymy w połowie stycznia i też tam mi dobrze idzie, tam jakieś zdobyłem tytuły mistrza Polski. Też na Mistrzostwach Świata miałem okazję się zaprezentować, też pierwszą dziesiątkę zaliczyłem. Także no, nie odpuszczam, w dalszym ciągu to zamierzam kontynuować. Promienie słoneczne nam się przedzierają trochę przez okna, pogoda wraca, czyli można się spodziewać jakiś wysyp właśnie rowerzystów. Jak przygotować się do tego sezonu, który miejmy nadzieję, że już ruszy na dobre? Powiedzmy, że już pierwsze ruszenie sezonu było, bo przed świętami mieliśmy bardzo, bardzo fajną pogodę. Dużo ludzi już wyciągnęło swoje rowery, ale to dopiero ta pierwsza część, ta niecierpliwa. Zazwyczaj ta, co aktywnie zimę spędza na nartach, im jak brakuje ruchu, no to wyciągają automatycznie rowery i próbują się na nich rozruszać. No, do sezonu, no tak, no przede wszystkim powinniśmy sprzęt przygotować, bo to jest najważniejsze, to jest nasze bezpieczeństwo. Na pewno trzeba sprawdzić stan techniczny hamulców, na pewno trzeba dopompować koła w oponach. No dobrze jest odwiedzić tam serwis albo jakiejś fachowej opinii zaczerpnąć czy pomocy, tak abyśmy bezpiecznie sobie mogli na tych rowerach jeździć, wypoczywać. Powiedzmy coś o tym pojeździe, bo tutaj jakby pewnie uwagę widzów przykuwają te opony ogromne. Cóż to za maszyna? No powiedzmy, że to jest tam kolejny tam jakiś wybryk, że tak powiem. Ostatnio w tej branży rowerowej, aby no, zaskoczyć, czy może znaleźć sobie klientów, to co chwilę coś się wymyśla. No, koło 26 w górskim rowerze było długo, długo. W ostatnich latach weszło nam koło 29, czyli tak dość duża opona. 27,5 to jest kolejny rower, gdzie też się na nim ścigają zawodnicy. To jest akurat tak zwany fat bike. Jeszcze do niedawna to było wszystko fit, jak najmniejsze, jak najlżejsze, a teraz jest tłuste, czyli fat. No właśnie tu są opony, które mają 4 cale. Są takie rowery, które mają jeszcze szersze opony, do 5 cali dochodzą. To jest rower skonstruowany specjalnie do takich wypraw, ekstremalnych wypraw, że tak powiem, bo ten rower się nadaje od wyprawy po pustyni, poprzez jakieś no, zaśnieżone bezdroża. No, ta opona sobie da radę w każdym terenie. Tym rowerem można jeździć na co dzień, wszędzie. No, wbrew tym, no, jak popatrzymy sobie na szerokość tych opon, wydaje nam się, że bardzo ciężko się to jeździ na tym rowerze, ale jak sobie usiądziemy, to możemy się lekko zdziwić, jeżeli chodzi o lekkość tego rowera. Jest tyle waży, co taki lekki aluminiowy rower, przeciętny, a opony bardzo mało opory toczenia stawiają i można powiedzieć, że ten rower się w sam raz nadaje na tarnowskie ścieżki rowerowe i chyba ulicę Krakowską. Skąd taka miłość do rowerów? No powiem tak, że to u mnie chyba narodziło się już od małego dziecka, bo jak jeszcze nie umiałem jeździć na rowerze, chociaż u mnie to dopiero jak na komunie pierwszy rower zakupiłem sobie, to nauczyłem się jeździć, to bawiliśmy się w kolarzy na plaży, żeśmy tam tymi kabzlami bawili się te wyścigi pokoju. Też u mnie przez miejscowość dość często grupy kolarzy przejeżdżały, bo niedaleko w Dębicy, w Straszyncinie były tam kluby kolarskie Wisłoka i Glopol. No, zazdrością patrzyłem na nich i podziwiałem, jak oni jeżdżą i no, tak mnie to zafascynowało, że no, chciałem zostać kolarzem. No i tak, no, po zakupie pierwszego rowera, no to no, szybko to się przerodziło w taką pasję, gdzie
co chwilę te rowery zmieniałem, co chwilę je niszczyłem, nie jeździłem normalnie asfaltami. Miałem taką trasę zrobioną u nas na tak zwanych dołach, gdzie jeździliśmy później. Takiego BMX-a zakupiłem, który był wytrzymalszy, ale jest tak, że no, wszystkie rowery, gdzieś tam ramy pękały, obręcze strzelały i jeszcze kolarstwo MTB w Polsce nie narodziło się. Ja już jeździłem po tym terenie i szukałem czegoś dla siebie i chyba ten rower to tak no, od urodzenia wyszedł mi w krew. No, no i wyścigi się pojawiły MTB, pierwszy mój start tam chyba w 93 roku i do teraz to kontynuuję. No, uważam, że to dyscyplina dla mnie. Jakieś sukcesy za tym poszły, tak? Możemy się pochwalić. No wiele, no sukcesów można powiedzieć, że wiele tam odniosłem. Przede wszystkim na arenie krajowej. No, nigdy nie miałem jakiegoś klubu, aby mieć możliwości częstych wyjazdów na Puchary Świata. Chociaż uczestniczyłem w takich i tam zajmowałem dość przyzwoite miejsca, bo się tam do pierwszej dwudziestki łapałem. Uważam, że jako człowiek, czy jako klub nieprofesjonalny, to osiągałem tam niezłe rezultaty. No i fizjolodzy czy trenerzy tam wróżyli mi tam dość taką poważną karierę na arenie zagranicznej, ale no, nigdy nie skorzystałem. Miałem okazję jeździć w klubach zagranicznych, tam miałem kilka propozycji jeżdżenia, czy na szosie, czy MTB, ale no, zawsze wolałem być blisko domu i tak, może nie wykorzystałem do końca swojej szansy, jeżeli chodzi o sport, ale uważam, że spełniam się bardziej w tej chwili jako trener, jako menadżer, gdzie tam młodych chłopaków to wciągam, im pomagam się wybić na wyższy szczebel. Może oni skorzystają kiedyś i będą jeździć w zawodowych grupach. Już mamy kilku takich wychowanych zawodników, gdzie jeżdżą na dzień dzisiejszy w zawodowych grupach. I powiedzmy, że skupiłem się bardziej na biznesie, czyli mam sklepy rowerowe, serwis. Bardzo lubię to robić, dubać samemu przy rowerze, z ludźmi obcować właśnie z tej branży i no, opowiadać o nowościach albo pokazywać nowości. Lubię testować nowości, lubię jeździć na targi, gdzie tam często jakieś prototypy sobie oglądamy, też często jeżdżę na prototypach, coś co jeszcze nie weszło do sprzedaży. Także uważam, że no, w tej sferze to jestem chyba spełniony, a może dla sportowca to takie spełnienie to jest medal Mistrzostw Świata czy medal olimpijski, ale powiem tak, że kolarstwo to nie jest taka dyscyplina, aby to łatwo można było uczynić. No to za tym potężne środki finansowe idą, to już nie mówię, to w milionach złotych, aby przygotować zawodnika do takich sukcesów, to wiele lat pracy, zgrupowania, sprzęt najwyższej klasy. Także no nie jest to takie proste. Wiemy coś o tym, bo dawno, dawno w Polsce nie było tam jakiegoś mistrza świata, na przykład w kolarstwie szosowym. Michał Kwiatkowski na takiego się wychował, ale to on dobrze wie i wszyscy, co z nim współpracowali, gdzie w Polsce by tego nigdy nie osiągnął dzięki temu, że wyjechał za granicę i tam ktoś poważne pieniądze zainwestował, stworzył mu należyte warunki, no to był w stanie osiągnąć. I na miarę Kwiatkowskiego takich zawodników mamy sporo w Polsce, tylko no niestety oni się chyba nigdy nie wybiją, bo no nie mamy klubów takich tak profesjonalnie przygotowanych no pod żadnym względem, aby można było to sprawdzić. A pan swój własny team właśnie, tak. Jakby pomaga pan młodym zawodnikom, to chyba nie jest łatwy kawałek chleba, można powiedzieć. No nie jest to łatwy kawałek chleba, bo muszę rezygnować przede wszystkim z własnych przyjemności, wygód i może wolnego czasu, bo mam ten czas w 100% wypełniony. Albo praca w sklepie, poranki to są treningi, wieczory to jest nadal praca, a no wszystkie wolne dni od pracy, weekendy, no to my wyjeżdżamy praktycznie 45 razy w ciągu roku, wyjeżdżamy gdzieś w Polskę czy nawet za granicę i wożę tych chłopaków, pomagam im jak mogę, uczę ich, szkole techniki, wyjeżdżamy razem na wspólne treningi, pokazuję im jak dojść szybciej do czegoś, bo mnie nie miał kto pokazać,
jak nauczyć się techniki, jak serwisować rower, jak przygotować rower, taktyki, jak na wyścigu się zachować. No nie miałem takiego nauczyciela. Ja dochodziłem do tego przez wiele lat, a chłopaki mogą to poznać w ciągu kilku miesięcy. Wystarczy, że no będą jeździć w teamie naszym, no i będą wszystko szybko wiedzieć, szybciej. Także ich wynik może przyjść szybciej. Jakim zainteresowaniem cieszą się w ogóle takie sporty rowerowe wśród takich najmłodszych, powiedziałbym? No, duże zainteresowanie jest, no bo to jest też frajda dla dzieciaków czy dla młodzieży. Takie jeżdżenie po błocie, skakanie gdzieś tam na jakichś skoczniach. To każdy z nas wie, że jak byliśmy młodzieżą, dziećmi, to lubiliśmy tam gdzieś po błocie chodzić, jeździć. No to jest cała taka frajda, zabawa. Przyjechać brudnym, zmęczonym i mieć satysfakcję, że gdzieś tam się przejechało. I później ten, no, jest przyjemniejszy ten wypoczynek w domu po takim wysiłku. A jeżeli chodzi o dzieciaki, no to powiem tak, no co któryś dzieciak no pyta o to, chciałby jeździć w klubie, gdzie można się zapisać. No, w Tarnowie, no prócz nas, to nie ma nikogo, kto by przygarnął takich dzieciaków. No ja kilku przygarnąłem i powiem tak, że jestem dumny i szczęśliwy, bo w ciągu 3-4 lat chłopaki no, wyniki zrobili niesamowite. Na dzień dzisiejszy to 3 zawodników jest pod opieką trenera kadry narodowej. No i są przygotowani pod Mistrzostwa Europy, które się odbędą we Włoszech w sierpniu. Także liczymy na to, że tam się z dobrej strony pokażą. Już nie mówię o tym, że na arenie krajowej, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski czy Puchar Polski, to regularnie stają na pudle. Także uważam, że no, zrobiliśmy dość dużo właściwie własnymi siłami. Tak się zastanawiam. Iloma sprzętami trzeba dysponować, będąc takim zawodnikiem, powiedzmy, aspirującym do takiego statusu profesjonalizmu? No, na początek, no to jest potrzebne co najmniej dwa rowery, czyli szosowy, na którym na co dzień robimy bazę kilometrową, no i rower górski, gdzie na nim ćwiczymy technikę i później startujemy. Ale jeżeli chodzi o sprzęt, no to później jest potrzebny zimą rower, najlepiej przełajowy do cyklokrosu. To jest jeszcze zupełnie inny rower, to jest coś, taka szosówka z innymi hamulcami, gdzie można po błocie jeździć. To jest tak naprawdę, ta forma przygotowań to jest stosowana przez wszystkich zawodników z każdej dyscypliny, czy tor, czy właśnie przełaj, czy MTB, czy szosa. Wszyscy zawodnicy, wszystkich najlepszych można spotkać na wyścigach przełajowych. I tam się przygotowują do sezonu, trenują technikę, przede wszystkim technikę. Jeżeli chodzi o no, kolejny krok, no to no, potrzebne jest całe zaplecze. No, jeden rower to jest mało, trzeba mieć koła zapasowe na zmianę. Już nie mówię, że podczas wyścigów można wymieniać te koła, jak defekt mamy, ale na przykład jedziemy gdzieś na wyścig i się okazuje, że są warunki błotne, no należy tuż przed startem zmienić opony na takie, jak podłoże wymaga. To są kolejne właśnie sprzęty, które należy mieć. Już nie mówię o wyposażeniu. No, chcąc się ścigać na wysokim poziomie, to trzeba mieć wszystko, no, buty karbonowe, kask, też karbon. To wszystko muszą być lekkie, bardzo wytrzymałe materiały, gdzie jeżeli doznamy wypadku, żeby to z jak najmniejszymi skutkami, właśnie jeżeli chodzi o zdrowie, to się kończyło. No, powiem tak, że no to kolarstwo to jest dość kosztownym sportem i tak naprawdę to nie dla każdego. A akurat tak się składa, że ci najbardziej utalentowani są z takich domów, że niestety rodziców nie stać. Trzeba im pomóc. Jak się im nie pomoże, to oni gdzieś tam przepadną, gdzieś tam na wioskach czy nawet w mieście. No powiedzmy, że nie najlepiej zazwyczaj kończą tacy. Oni mają dużo w sobie, bardzo dużo energii. Oni muszą ją gdzieś spożytkować, a na rowerze uważam, że to jest dobry sposób, gdzie wyładują się na rowerze, pokażą, co potrafią. Dzięki temu na osiedlach jest spokój i, no i ktoś jest zadowolony z tego, że oni tam jeżdżą. Rodzice, ktoś tam, kto im pomaga, też jest zadowolony. Tak ja to naprawdę no powiem tak, że no fajnie, że coś takiego można robić. W tym miejscu zakończymy część pierwszą, wrócimy w części drugiej. Chciałem też zapytać właśnie w części drugiej o jakieś kwestie takie żywieniowe, na przykład kwestie przygotowania.
Więc zobaczcie również część drugą. Jeszcze powiedzmy o konkursie, bo są dwa gadżety do wygrania. Tak, mamy taką koszulkę, to jest nasza firmowa koszulka. Bieniasz Bike. Tak, Bieniasz Bike z odblaskami, wieczorem nas będzie widać, to jest odblask. No i taki bidon, to jest nasz teamowy bidon, z którego na co dzień korzystamy, jak jeździmy na rowerach. No i może wymyślmy jakieś pytanie konkursowe, żeby widzowie mogli przesyłać na adres sport@imaw.tv. Jakieś pytanie najlepiej? Jakieś pytanie? No to jakie największe osiągnięcie było w kolarstwie górskim może? Ostatnia olimpiada. To jest pytanie konkursowe. sport@imaw.tv. Wysyłajcie odpowiedzi na ten adres. Nagrody czekają. Wracamy w części drugiej.